Na razie sytuacja jest bardzo stabilna. Z drugiej strony trwają cały czas przygotowania do tej zimy z uwagi na to, że dostawy węgla z kierunku rosyjskiego zostały świadomie zatrzymane z uwagi na to, że węglowodory stały się przyczyną wojny. A więc my wspieramy i przygotowujemy się samorządami na tą zimę. Kiedy ona będzie bardzo mocna, bardzo silna, będą problemy i to nie ma co ukrywać, że te problemy nie wystąpią. Oczywiście może być minus 20-25 stopni przez 3-4 tygodnie. To naprawdę spowoduje duże zapotrzebowanie na energię. Jak będzie łagodna zima, uda się ją spokojnie przetrwać. Więc jakby to powiedzieć, trochę sytuacja jest w nie naszych rękach, ale cały czas wspieramy samorządy i tutaj z rządem centralnym, z miastami wspieramy naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takich drastycznych scenariuszy, ale z drugiej strony to też jest tylko dowód na to, że musimy się bardzo szybko uniezależnić od paliw kopalnych, jak Polska jest uzależniona od węgla, Niemcy od gazu. Musimy jak najszybciej odejść od tego, bo to też nie buduje bezpieczeństwa, więc jak szybciej przejdziemy tą transformację, będziemy żyli w bezpiecznym, bardziej rozwijającym się kraju.